Cześć, właśnie, moi drodzy, ja jestem Breciu. Chcę wam przedstawić jeszcze raz. Dzień dobry, moi drodzy, jestem Breciu. Chcę wam przedstawić mój sposób na darmową kosę. Znaczy, darmową to w cudzysłowie, bo marnujecie bardzo dużo swojego czasu, ale kosy macie za free. A więc przejdźmy może do rzeczy. Aha, i w związku z tym sposobem będzie mniej filmów, albo będą rzadziej filmy, nawet niecodziennie w sumie. Właśnie zaraz wam powiem dlaczego i skumacie, kiedy wam przedstawię ten sposób. A więc tak, co potrzebuję? Potrzebujemy najlepiej dwóch przeglądarek. Ja mam Mozilla, dalej mam Chrome. I przejdźmy sobie pierwszą Chrome. Potrzebujemy też dwóch Facebooków. Zaraz zobaczycie dlaczego. Klikamy sobie zaloguj się do Facebook. Tutaj mam 75 punktów, bo konto zrobione wczoraj. I musicie pobrać, moi drodzy, wszystkie gry. Crossfire, World of Tanks, Warships, War Thunder, League of Legends. Wszystkie gry, z których właśnie macie 9000 punktów. Przeważnie są do wykonania 3 zadania. Ja mam Warframe'a, War Thundera i World of Warships. W Warframe'ie musicie nabić, moi drodzy, trzeci poziom mistrzostwa. To jest około 3-5 godzin non-stop grania misji. Jak tutaj widzicie, macie ogólnie 10 dni na wykonanie to. To jest też misji, gdy się zarejestrujecie i podacie tutaj swój nick z gry, to odlicza wam czas, odlicza 10 dni. Robicie screenshoty, pierwszy mistrzostwa, drugi, trzeci. User joined your channel. I w ten sposób nabijacie punkty. Musiałem przejść na inny kanał. W ten sposób nabijacie sobie punkty. I gdy zrobicie te 9000 punktów, możecie sobie je wymienić. Albo na losowanie. To mnie to nas interesuje, bo nie będziemy losować, bo to jest strata kasy. Na odbieraj nagrody. I możecie sobie zrobić tak. Weź sobie pierw zaawansowane PC, Steam, multiplayer, gry akcji, tak? Możecie te 9000 punktów, albo wydać sobie na taką akwamarynę, zostanie wam 1200 i te 1200 przeznaczycie sobie na próbę zdobycia czegoś z tych losowań. Akwamaryna jest warta około chyba 18 euro. A mój sposób daje około 20 euro. Około 22. Więc albo bierzecie sobie taką akwamarynę, zostaje wam 1200 punktów. Albo sobie bierzecie Oriona za około 8. I M4A4 Griffin Star Trek za około 14. Macie około 22. I robicie to. Macie to około 20 euro, nie? Bo akwamaryna to macie około 20 euro. Jak to wszystko zrobicie, to chyba się wpisuje trade URL, nie wiem, jeszcze nie próbowałem, dopiero jestem w trakcie tego robienia. Trade URL, bierzecie te itemy, macie około 20 euro na Steamie, włączacie drugą przeglądarkę, logujecie się na drugim Facebooku, robicie nowe konta w tych wszystkich grach, nabijacie z powrotem te trzecie tiery, te trzecie poziomy mistrzostwa, jak tutaj w Warframe'ie, to wszystko robicie, patrzcie, te mam też Warframe odpalonego. Coś tutaj sobie wbijam, oczywiście poziom. Nabijacie 9000 punktów, odbieracie itemy, macie około 20 euro, macie 40. Wymieniacie na jakiejś stronie te 30 euro na kosy, albo po prostu sprzedajecie na Steamie. Bierzecie kosy za 30 euro, macie 10 euro jeszcze na inne skiny, lub 40 euro po prostu na kosy. I potrzebny to jest jakiś znajomy, bo nie wiem, czy można trade URL podać dwa razy. Na dogry.pl, czyli na jednym koncie i drugim. Jak tak, to spoko, nie, to jakiś zaufany znajomy by się przydał, żeby to po prostu wpisał. Jeśli czegoś nie rozumiecie, napiszcie w komentarzu. Nagram jeszcze filmik taki, żeby wam to wszystko bardziej wytłumaczyć. Jeśli czegoś nie rozumiecie, bo po prostu wytłumaczę to w komentarzu. Jeśli to robiliście, to mi napiszcie w komentarzu, czy to się opłaca, czy to warto robić. Ja robię. Dzisiaj chcę nabyć sobie Warframe'a na jednym koncie, bo na drugim mam coś źle z misjami. Po prostu nie mogę wziąć misji, jak klikam X przy tak zwanym, czym tam, przy jakimś teleporcie. Na drugim koncie nie sprawdzałem, ale chyba działa. Chcę nabyć sobie Warframe'a.
A na drugi, no i World of Warships. Jeszcze chcę sobie dzisiaj chociaż nabić chociaż trochę. Zobaczcie, jak to leci. A więc co, bo na tyle w sumie. Jeśli się podobało, to zalajkuj kanał, zasubskrybuj, zakomentuj. Trzymaj się ciepło. Cześć.